W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tymi słowami nasz Zbawiciel, Pan nasz Jezus Chrystus, poucza nas, że objawienie Boże ulec zmianie nie może. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o ohydzie spustoszenia zalegającą miejsca święte. Czytając te słowa odnosi się wrażenie, ale jak to? Ohyda spustoszenia w miejscach świętych? To niemożliwe. Wszak są ludzie, którzy są odpowiedzialni za te miejsca święte. Nie powinni więc oni dopuszczać do tego, by bezczeszczono nasze świątynie. Dlaczego więc do tego się dopuszcza? Drodzy wierni, odpowiedź jest bardzo prosta. To jest brak wiary. Wszak czasy ostateczne będą się właśnie charakteryzować brakiem wiary, co też przepowiedział Pan nasz Jezus Chrystus tym pytaniem. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy powtórnie przyjdzie? To pytanie jest retoryczne. Oczywiście, że znajdzie, wszak gdyby wiary nie było, to Kościół by przestał istnieć. A Kościół nie może przestać istnieć, ponieważ Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne go nie przemogą. Ale jest też druga strona medalu. Tę wiarę będzie ciężko odnaleźć w Kościele, ciężko będzie ją odnaleźć w hierarchii kościelnej. A dlaczego Bóg dopuszcza takie rzeczy? Ktoś może się zapytać. Wszak ciężej będzie się zbawić chwili dziejowej, kiedy ta wiara jest zniekształcana przez tych, do których powinniśmy mieć bezgraniczne zaufanie. Otóż dlatego, by nasza wiara opierała się tylko i wyłącznie na Bogu, powiedział święty Paweł te bardzo mocne słowa: a choćby i anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, aniżeli wam głosiłem, niech będzie przeklęty. Bardzo mocne słowa. Nie trzeba nawet ich wyjaśniać, jak ciężki los czeka tych, którzy Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa zniekształcają na swoją zgubę oraz na zgubę tych, którzy za nimi idą. Dzisiaj te słowa są wyjątkowej aktualności. Ani Jezus, ani apostołowie nie kazali czcić bóstw pogańskich, a psalm 95 mówi wprost: wszyscy bogowie pogańscy to demony. Pogańscy bogowie to demony. Bardzo mocne słowa, ale prawdziwe. Bóg nie chce, żebyśmy czcili demony. To są bardzo proste sprawy, bardzo proste zdania, ale są one proste dla tych, którzy wiarę mają, ponieważ bez wiary to patrzenie jest zgoła inne. Bez wiary w Jezusa Chrystusa, a nie w jakiegoś tam nieznanego Boga. Bez wiary w Słowo wcielone człowiek się gubi w swoich rozważaniach i nie rozumie ani siebie, ani świata, ani nawet tego, co czyni. Bez wiary w Słowo wcielone człowiek nie rozumie tego, co czyni. Właśnie dlatego Pan nasz Jezus Chrystus modlił się na krzyżu: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I dzisiaj się również krzyżuje naszego Zbawiciela. Krzyżuje się wiarę we Słowo wcielone, a ludzie, którzy to robią, wiary nie mają w naszego Zbawiciela. Bo gdyby wiara była obecna na najwyższych stopniach hierarchii, to nie czczono by paczy mamy pogańskiego bóstwa. To jest nie do pogodzenia. Kult Jezusa Chrystusa i kult pogańskich bożków. I słusznym jest oburzenie katolików na całym świecie. Słuszne są modlitwy zadośćuczyniące Bogu za tę straszną zniewagę, która dokonała się w Rzymie ostatnimi czasy. Drodzy wierni, tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Albo z Jezusem, albo przeciwko Niemu. Każdy, kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza, powiedział Pan nasz Jezus Chrystus, więc wystarczy nie działać na rzecz Królestwa Niebieskiego, aby przeciwko niemu działać. Bo każdy, kto jest w grzechu śmiertelnym, rozprasza. Jest też ten wymiar mistyczny ciała Chrystusowego. W sposób mistyczny, jeśli jestem w stanie łaski, oddziaływuje na moje najbliższe otoczenie, a nawet nie tylko na najbliższe otoczenie, ale także na inne dusze, które mogą się znajdować nawet i daleko. Jeżeli znajduje się w grzechu śmiertelnym, też oddziaływuje na moje najbliższe otoczenie, ale to w sposób negatywny. Tak więc
wystarczy nie działać na rzecz Królestwa Niebieskiego, a przeciwko niemu działać. A cóż dopiero występować w tak bezpośredni sposób przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Jeśli je się zmienia albo zniekształca w jakikolwiek sposób, to cała nasza religia, cała nasza wiara lega w gruzach. I faktycznie wiara legła w gruzach u wielu hierarchów i u wielu wiernych, którzy za nimi idą. Drodzy wierni, trzymajcie się tego, co było zawsze wierzone, przez wszystkich wierzone i wszędzie wierzone. Jeśli jednego z tych elementów brakuje, to już nie jest nasza wiara, to są wymysły pojedynczych jednostek. Zawsze, przez wszystkich i wszędzie w Kościele wierzono, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Przyszedł Ariusz, który chciał zmienić tę naukę. Stwierdził, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, jest najdoskonalszym stworzeniem. Potrwało to chwilę, a potem wszystko wróciło do tego, co było zawsze wierzone, wszędzie wierzone i przez wszystkich. Potrwało to chwilę, a chwila może trwać u Boga wiele lat. Wszak Pismo Święte mówi, u Boga jeden dzień jak 1000 lat. Nie wiemy, ile potrwa ten kryzys, w którym się obecnie znajdujemy. Jedno wiemy, że na pewno będzie miał on swój koniec, bo jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak samo i Kościół zmartwychwstanie. Po nocy jest dzień, po burzy pogoda, a po prześladowaniach jest spokój. I co nam wypada czynić właśnie w tej nocy pogaństwa, która zalega miejsca święte? Co nam wypada czynić w tej godzinie panowania ciemności? Drodzy wierni, pisma muszą się wypełnić. Kościół musi przejść przez tę samą drogę, co przeszedł Jezus Chrystus, ale niestety, jak w czasie męki naszego Zbawiciela, niewielu zostało przy naszym Mistrzu. Wielu zwątpiło. Większość nawet. I również dzisiaj prawdopodobnie wielu, a nawet i większość opuści naszego Zbawiciela w tejże godzinie, którą przeżywamy. Baczmy więc na to, ażebyśmy mieli nadzieję, ponieważ ona będzie nas podtrzymywać w tej trudnej chwili. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.